Ponad dwa lata temu nowy, niepolski właściciel dawnego budynku SFAB w ostatniej chwili wycofał się z umowy i nie zgodził się na organizację mojego wykładu przy Irving Park, gdy miałem mówić na temat Andrzeja Jarmakowskiego, między innymi. Trzeba było przenieść spotkanie do sali przykościelnej na południu Chicago, co oczywiście znacznie obniżyło frekwencję, a o co zapewne chodziło tym, którzy nakłonili nowego właściciela budynku SFAB, by zerwał w ostatniej chwili umowę na wynajem sali, na mój wykład. Zresztą tutaj na sali jest pan, który mi pomagał przy organizacji tego spotkania i może potwierdzić, że tak było, jak mówię. Przy tej okazji chciałbym podkreślić, że dwa dni wcześniej, według relacji jednego ze znanych działaczy polonijnych, aby było to powiedziane w obecności kilku świadków, Jarmakowski miał twierdzić, że nie dojdzie do mojego wykładu. Gdy te destabilizacyjne czy dezorganizacyjne akcje nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku, podjęto próby kompromitowania mnie, aby obniżyć wiarygodność przedstawianych przeze mnie dokumentów. W jednej z gazet ukazał się nawet artykuł, że studiowałem w Moskwie. No, może dlatego, że studiowałem w Monachium, to też jest na M. To oczywiście było szczytem bezczelności propagandowej w stylu bolszewickim, no ale pamiętacie Państwo, że dziennikarze sowieccy tak właśnie postępowali, jak ktoś ich pytał o obozy, o łagry, to mówi, że tylko łagrów nie ma. Najlepiej jest właśnie stwierdzić coś, co jest zupełnym zaprzeczeniem i no nieprawdą oczywistą. I wtedy trudno z tym dyskutować. Pojawiły się także zarzuty, że wybieram celowo te, a nie inne dokumenty z IPN i upubliczniam je, na przykład na temat osób, które zmarły, a nie zajmuję się żyjącymi. Gdy dziennikarze polonijni, którzy od lat chcą się prezentować jako ultraprawicowi i ultrapatriotycznie nastawieni, zaczęli mnie prosić, abym nie ujawniał dokumentów na temat niektórych ludzi, na przykład Wieżowskiego, można było dojść wtedy do takiego wniosku, że robią to z następujących powodów. Tak mi się przynajmniej wydawało, czy wydaje. Na przykład, że człowiek zmarł, a o zmarłych źle się nie mówi, to był jeden z argumentów, bo w ostatnim okresie życia demonstrował prawicowe poglądy, bo wdowa po nim to krewna wybitnego generała II RP. Takie były argumenty bardzo znanych osób w Chicago, które mnie prosiły, abym nie ujawniał dokumentów na temat wspomnianego Wojciecha Wieżewskiego. Niektórzy dotychczas prawicowi moi znajomi nagle zaczęli działać przeciw procesowi lustracji Polonii. Dlaczego? Moim zdaniem albo sami obawiają się ujawnienia kompromitujących dokumentów, które wcześniej czy później mogą ujrzeć światło dzienne, albo boją się ujawnienia takich dokumentów z IPN, które kompromitować mogą ich znajomych, czy przyjaciół, z którymi od lat utrzymują stosunki towarzyskie. Dlaczego nie można ujawnić tego, co wymagałoby ujawnienia? Nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że wchodzę do IPN i wybieram sobie teczki, które, jakie chcę. Jak już powiedziałem, część została zniszczona, część jest utajniona w tak zwanym zbiorze wyodrębnionym, a do części bardzo trudno dotrzeć ze względu na kiepski system informatyczny obsługujący archiwum. Być może celowo ten system tak właśnie funkcjonuje, bo trudno było dotrzeć do ciekawych materiałów, które już dziś nie są tajne. Zabawne są zarzuty, że ujawniam często dokumenty na temat osób, które już nie żyją, a nie ujawniam na temat tych najważniejszych działaczy polonijnych, którzy mają się dobrze. Prawdopodobnie w Magdalence postanowiono, że władze komunistyczne PRL-u nie będą ścigane sądownie po przejęciu części władzy przez opozycję, dlatego od początku było wiadomo, że Jaruzelski, Kiszczak czy Kania nigdy nie znajdą się za kratkami, zaś najważniejsi agenci SB nie zostaną nigdy zdekonspirowani. Dlatego zapewne mogę docierać do teczek zmarłego Wieżewskiego czy Lewandowskiego, a nie mogę docierać do teczek tych, którzy żyją. Choć muszę tu zauważyć, że pierwotnie mój wykład na temat działalności Wieżewskiego miał się odbyć jeszcze za jego życia. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Sławomir Cęckiewicz dotarł do teczki Wieżewskiego jeszcze wcześniej, ale nie pisnął ani słowa publicznie na ten temat. Dlaczego? Można spytać. Prawda jest taka, że ja ujawniam wszystko to, do czego zdołam dotrzeć. Gdybym znalazł w IPN materiały na temat najbliższej rodziny czy przyjaciół, tak żebym je ujawnił, tak jak to zrobił na przykład swego czasu profesor Terlecki.
Przy okazji pozwolę sobie zauważyć, iż mając bardzo ograniczone możliwości badania dokumentów IPN, nie jestem przecież na etacie IPN-u i muszę dojeżdżać do archiwum w Wieliczce, i tak ujawniłem znacznie więcej ciekawych informacji na temat Polonii niż na przykład wspomniany Cęckiewicz, który był przecież przez lata etatowym pracownikiem IPN i według mojej oceny miał kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy większe możliwości badawcze niż ja. Przypomnę ujawnione dotychczas przeze mnie dokumenty z IPN, których oraz nazwiska ludzi, którzy w różny sposób współpracowali z SB formalnie, jako TWKO czy KI, bądź też nieformalnie. Wspomniany Wojciech Wierzewski, czyli KO Tower, prawa ręka trzech kolejnych prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej, Wacław Sikora, TW Return, szef Małopolskiej Solidarności na początku istnienia Związku, a później emigrant polityczny w USA, Piotr Mroczyk, TW 69, ostatni dyrektor sekcji Polskiej Radia Wolna Europa oraz działacz polonijny w USA, Roman Żelazny, TW Witold Słota, także pracownik Radia Wolna Europa, publicysta piszący dla mediów polonijnych w USA, Zygmunt Podbielski, KI FEN, to jest kontakt informacyjny FEN, polonijny działacz organizacji byłych żołnierzy AK w Chicago, Jerzy Srebrny, funkcjonariusz perolskiego aparatu bezpieczeństwa w latach 70. i 80., później emigrant w Chicago. Józef Migała, nieformalnie przekazujący informacje SB w ramach sprawy Świstak, dealer PKO w Chicago, prowadził w Chicago radio Głos Polonii. Robert Lewandowski, nieformalnie przekazujący informacje SB, prowadził polonijny program radiowy w Chicago i telewizję polonijną. Adam Grzegorzewski, nieformalny informator SB, występował pod nazwą Speaker, właściciel biura turystycznego w Chicago, prowadził polonijne programy radiowe. No i Edward Moskal, którego niejawny kontakt z konsulem PRL w lutym 1989 roku ujawniłem jako pierwszy. Tutaj pozwolę sobie na prezentację zdjęcia. To jest ten słynny szyfrogram, o którym mówiłem 2 czy 3 lata temu, kiedy to Moskal dzwonił do konsula PRL w lutym 1989 i obiecał konsulowi PRL zastosowanie cenzury w mediach polonijnych. To jest pierwsza strona, tu jest druga strona. Ja to prezentowałem już, jak mówię, 2-3 lata temu. Następnie, no, sprawa Jarmakowskiego. Jarmakowski, utrzymujący niejawne kontakty z jednym z rezydentów SB w konsulacie PRL, to jest znany tutaj Państwu dziennikarz, wcześniej działacz Solidarności, oraz Andrzej Stypuła. Podobnie jak Jarmakowski, utrzymywał niejawne kontakty z rezydentem SB w konsulacie PRL w Chicago, był wydawcą pisma polonijnego. Zdemaskowałem także jako byłego oficera SB Kazimierza Bańburskiego, kustosza Muzeum Tarnowskiego, występującego do dzisiaj w katolickim diecezjalnym Radio RDN w Tarnowie, oraz nagłośniłem sprawę fałszerzy paszportów i wiz amerykańskich, z których usług korzystał m.in. ojciec jednego z obecnych notabli w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj są osoby z tego terenu, to wiedzą, o kim mówię.